Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie na dzisiejszym takim bardzo krótkim briefingu. Nasze spotkanie poświęcimy, tak jak już było zasygnalizowane, projektowi pod tytułem Trampolina. Proszę Państwa, 9 listopada 2016 roku w Urzędzie Marszałkowskim został podpisany projekt w partnerstwie i głównym beneficjentem tutaj tego projektu będzie Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, ale jest to projekt, tak jak zaznaczyłam, realizowany w partnerstwie. Partnerami tego projektu będzie Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego Aditus. Jest to stowarzyszenie skupiające kuratorów sądowych i ci kuratorzy będą działali w zakresie opieki nad młodzieżą. Obejmą około 400 osób swoją tutaj opieką, swoim wsparciem. Drugim partnerem będzie gmina miasto Włocławek MOW, to co już sygnalizowałam. Następnie będzie powiat mogiliński MOW Strzelno, MOW Bielice, MOW Szarzawy oraz powiat nakielski MOW Samostrzelno. Proszę Państwa, celem tego projektu jest wzrost aktywności edukacyjnej, zawodowej i społecznej wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych. Wartość tego projektu, czyli cała wartość tego projektu, to jest 8 373 370 zł. To jest całkowita wartość tego projektu. Proszę Państwa, wsparciem w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym we Włocławku będzie objętych ogólnie 40 osób. Projekt rozpoczyna się od roku szkolnego, bym powiedziała 2016-2017 i będzie trwał przez jeszcze rok szkolny 2017-2018, czyli 2 lata szkolne. Proszę Państwa, w ramach tego projektu będą realizowane zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe. Będzie to przede wszystkim renowacja mebli, takie działania cukiernicze, zdobycie pewnych takich umiejętności dodatkowych cukierniczych. W doradztwie będzie prowadzone również doradztwo zawodowe, będą zajęcia terapeutyczne, będzie trening zastępowania agresji, arteterapia oraz biofibrek, zajęcia profilaktyczne, będzie prowadzony teatr, zespół muzyczny, tenis stołowy. Będą również takie zajęcia w zakresie wolontariatu, czyli włączenie młodzieży w działania tutaj całego środowiska i podejmowanie takich działań na rzecz całego środowiska tutaj. I proszę Państwa, jeszcze będą prowadzone zajęcia w zakresie takiego włączenia młodzieży w życie kulturalne, czyli uczestnictwo w wycieczkach, w różnego rodzaju spektaklach teatralnych. Proszę Państwa, ja może tyle takich ogólnych informacji o szczegółach już tego projektu. Poprosimy Pana Dyrektora. Dziękuję, Piotr Kucharski. Proszę Państwa, projekt został pomyślany jako taki, żeby wpisać go w model takiej nowoczesnej resocjalizacji. To się nazywa twórcą czy propagatorem tego podejścia do resocjalizacji jest profesor Marek Konopczyński i określa to mianem twórczej resocjalizacji, a więc stworzenia oferty dla młodych ludzi takiej, która spowoduje, że oni podejmą trud w tym kierunku, żeby zacząć funkcjonować w społeczeństwie w sposób akceptowalny. Chłopcy, którzy trafiają do młodzieżowych ośrodków wychowawczych, moi podopieczni, to są chłopcy, w stosunku do których sąd zastosował najpoważniejszy ze środków wychowawczych, jakimi dysponuje. Bo umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym to jest już umieszczenie w placówce resocjalizacyjnej. Poważniejsze jest tylko środek poprawczy, ale to już jest zupełnie inna sprawa, to już jest inny rodzaj postępowania. I teraz chodzi o to, żeby wykształcić w tych młodych ludziach takie kompetencje, które wcześniej stwierdzamy, diagnozujemy, że w ich obszarach występują deficyty i tak planujemy indywidualną pracę z młodym człowiekiem, żeby
wyposażyć go w takie kompetencje, które pozwolą mu skutecznie funkcjonować w rolach społecznych. A więc będą potrafili, będą mieli kompetencje i kwalifikacje zawodowe. W tym przypadku my kształcimy stolarzy i kształcimy piekarzy. Sobie pomyśleliśmy, że na rynku pracy ich możliwości wzrosną, jeżeli damy, wyposażymy ich w formie kursu w dodatkowe umiejętności, takie, które będą cenne dla pracodawcy. A więc dla stolarzy zaplanowaliśmy renowację mebli, a dla piekarzy cukiernictwo. Następnie będziemy z nimi indywidualnie planować ich karierę i zawodową, i życiową. Jest to połączone z takim procesem reintegracji społecznej, które jest zadaniem, przygotowanie do tego jest zadaniem naszej placówki, ale chcemy zrobić to w sposób taki ustrukturalizowany, tak profesjonalny, jak to powinno być robione, a nie zawsze z różnych względów można. Następnie trzeba tym dzieciakom pomóc w zakresie wyrównania ich deficytów. To są dzieciaki, które mają problemy w zakresie kompetencji społecznych, stąd trening zastępowania agresji, który składa się z trzech takich integralnych komponentów. Jednym jest właśnie trening umiejętności prospołecznych. Drugim jest trening kontroli złości, a więc kontrola emocji swoich. I trzecim jest trening wnioskowania moralnego, a więc to jest ten obszar, który pozwoli im wczuć się w sytuację innych ludzi i jednocześnie co jest dobre, co jest złe. Bo często młodzi ludzie popełniają złe rzeczy nie dlatego, że po prostu nie wiedzą, że one są złe. Jest inny sposób wartościowania. Dla dzieciaków, które mają problemy z koncentracją, z utrzymaniem uwagi, a więc to są te kompetencje, które pozwalają funkcjonować w warunkach szkoły, mamy w ofercie EEG Biofeedback. To jest taka niefarmakologiczna metoda pracy z dziećmi z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej. A więc tutaj unikamy stosowania farmakoterapii ze wszystkimi ubocznymi skutkami tych metod na rzecz takiego treningu. Układ nerwowy według tej metody traktuje się tak trochę jak mięsień, który można ćwiczyć. Jeżeli go wyćwiczymy, to on będzie funkcjonował tak, jak jakiemu treningowi go poddamy. I właśnie coś takiego nad tym będziemy też pracować. Projekt wpisuje się w szeroko rozumianą profilaktykę społeczną. Profilaktyka społeczna rozumiana tak, jak to teoretycy profilaktyki społecznej mówią, a więc na różnych poziomach, na poziomach identyfikowania zagrożeń i planowania różnych strategii pracy z tymi dzieciakami. My im planujemy, pomagamy po pierwsze wyrażać emocje, a po drugie będziemy posługiwali się i strategiami informacyjnymi, i strategiami edukacyjnymi, i będziemy proponowali jak gdyby zastępcze formy spędzania czasu, zastępcze w stosunku do tych, które do tej pory były przez nich preferowane, a więc gdzieś tam zbieranie się pod blokami, robienie różnych rzeczy, których nie powinni młodzi ludzie robić. Jednocześnie chcemy zadbać o transfer tego wszystkiego, co w nich będziemy kształcić, trenować, bo trzeba pamiętać, że to będzie namiastka, to będzie jak gdyby umożliwienie, danie umiejętności, a oni będą podejmowali dalej decyzje, co z tym zrobią. Natomiast chcemy zadbać o transfer tych potencjałów, tych wiadomości, tych umiejętności na życie. I tutaj chcemy uruchomić taką działalność wolontariacką. To jest jeszcze w sferze planów. Prawdopodobnie będziemy adresatem naszych działań będą placówki z obszaru pomocy społecznej. Ale to jeszcze będzie wymagało jak gdyby dwustronnych uzgodnień. Nie możemy planować bez uzgadnienia, że będziemy wchodzić gdzieś tam do tych placówek.
Jest to pomyślane na 2 lata i chłopcy, którzy, chcemy, żeby chłopcy, którzy będą wychodzili ze środka i którzy będą po tym treningu mieli takie umiejętności, takie wiadomości, taki potencjał, który znacząco łatwiej pozwoli im zafunkcjonować w tym procesie usamodzielniania, procesie reintegracji społecznej.